Cześć, witaj na moim kanale YouTube. Ja nazywam się Maciej Sadłowski. Od wielu lat prowadzę działania reklamowe na Google Adsie, między innymi, bo oczywiście też na Facebooku, Instagramie. Natomiast ten film został stworzony po to, aby pokazać Tobie, w jaki sposób dodać kartę płatności do konta Google Ads. Nie ma, myślę, dłużej co czekać. Słowem wstępu, zaczynamy. Ok, w takim wypadku, jeżeli chcemy wpiąć naszą płatność do konta Google Ads, no to jakby w pierwszej kolejności musimy potwierdzić takie podstawowe informacje o firmie. Tutaj jest bardzo ważne, żeby w tym momencie nie popełnić błędu, ponieważ jeżeli ustawimy walutę inną niż której chcielibyśmy się z Googlem rozliczać, no to wówczas jakby tego procesu już cofnąć nie będziemy mogli. Więc jakby w pierwszej kolejności bardzo proszę zwróć uwagę na to, czy kraj rozliczenia, strefa czasowa, waluta, czy wszystko jest zgodne z tym, co, czego oczekujesz, więc jakby tutaj zakładając customowo, że chodzi nam oczywiście o złoty polski i o nasz kraj Polskę, więc sobie to zaznaczamy. Oczywiście tutaj mamy do wyboru, czy chcemy e-maile ze wskazówkami, czy nie chcemy. To jest kwestia tak naprawdę dowolna, indywidualna. Dla nas jakby kluczowa jest ta pierwsza sekcja. W momencie, kiedy tutaj jakby wiemy, że mamy już wszystko dobrze wybrane, możemy sobie śmiało przejść dalej, więc klikuję. A, proszę bardzo, jednak musimy zaznaczyć. Czy chcemy uzyskać przez telefon spersonalizowane wskazówki dotyczące kampanii od eksperta Google Ads? Ja osobiście nie, ale tutaj mówię, kwestia indywidualna. Zaznaczamy, przechodzimy dalej. Wszystko gotowe. No nie do końca. Nie do końca, nie do końca, ponieważ trzeba jeszcze wpiąć kartę bankową. Jak to zrobić? W momencie, kiedy jesteśmy już zalogowani na koncie Google Adsa, w pierwszej kolejności zachęcam do sprawdzenia, czy numer ID, który znajduje się w prawym górnym, tak, w prawym górnym rogu, czy jest to numer konta ID właśnie naszej, znaczy, czy to jest numer ID naszego konta reklamowego. Trochę się zagmatwałem. Dlaczego to mówię? Ponieważ często w momencie, kiedy gdzieś tam się chcemy zalogować na konto Google Ads, jesteśmy automatycznie zalogowani na jakieś inne konto, no to potrafi nam tutaj z automatu przeskoczyć, no i wówczas okaże się, że działamy na koncie, na którym działać byśmy nie chcieli. Więc jakby w pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę, czy tutaj jest mail i numer ID konta, z którego, do którego jakby chcielibyśmy tą naszą kartę podpiąć. Jeżeli tak, możemy śmiało przejść do narzędzi i ustawień. I w ostatniej kolumnie znajdziemy taką zakładkę konfiguracja płatności. Klikamy sobie konfigurację płatności. Tutaj nam się za chwilę załaduje panel, w którym właśnie będziemy uzupełniali wszystkie niezbędne dane związane z naszą firmą, z kartami bankowymi itd., itd. No i zaczynamy od profilu płatności. Jakby tutaj z automatu mi pewne rzeczy podpowiada, natomiast zakładając scenariusz, w którym nic Tobie nie podpowie, no to tutaj profil płatności będzie otwierany nowy. Wpisujemy nazwę organizacji, czyli nazwę firmy, na którą chcielibyśmy na przykład fakturować nasz budżet reklamowy, więc ja sobie tutaj wpiszę testowa spółka SPZO, imię i nazwisko, najlepiej prezesa firmy, ponieważ to będzie potem ważne ewentualnie przy jakichkolwiek weryfikacjach tożsamości. Adres firmy, no to ja sobie tutaj testowo wrzucę kod pocztowy 77, sobie wrócimy również testowo, miejscowość też testowa. Tak więc otwieramy sobie profil płatności, on nam się tutaj już pojawiał. No i cel korzystania, czy ma być to wykorzystanie firmowe, czyli właśnie to co wspominałem o tym budżecie reklamowym, który będzie można wrzucać sobie w koszta prowadzenia działalności gospodarczej. Czy użycie niekomercyjnej, tutaj jest podpowiedź do działań politycznych, non-profit lub charytatywnych. No tutaj zakładam, że w większości przypadków będzie ten cel korzystania firmowy, więc sobie zostawiamy i wrzucamy dane płatnika. No i tutaj oczywiście pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić, numer identyfikacji podatkowej, tak zwany NIP. Wklejamy, w zależności czy mamy, czy nie mamy VAT w Unii Europejskiej, to wypełniamy jedną z tych opcji. Zapisujemy, ja sobie pozwolę, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, zapisz testowo, wpisać numer NIP. W momencie, kiedy ten numer NIP
piszemy i wcześniej uzupełniliśmy dane firmowe, nazwę, adres, kod pocztowy itd., itd., możemy przejść do sekcji dodania form płatności. Klikamy dodaj formę płatności, no tutaj jakby co ważne, można dodać kartę kredytową lub debetową. Bardzo często spotykam się z pytaniami, czy można podpiąć PayPala, czy można zrobić przelew tradycyjny. No niestety takich funkcji nie ma, o ile przelew tradycyjny był jeszcze kiedyś możliwy, teraz już niestety nie. Więc jakby trzeba wpiąć kartę kredytową lub debetową, no i trzeba, nic prostszego jakby chyba tutaj nie będzie, wpisać dane karty bankowej, którą chcemy wpiąć, więc numer karty, datę ważności, trzycyfrowy kod zabezpieczający, który znajdziesz z tyłu tej karty i imię i nazwisko na karcie bankowej. Wówczas zapisujemy, ja oczywiście no tutaj nie wrzucę, no bo nie będę, znaczy no nie chcę i nie mogę dzielić się takimi danymi. Natomiast zakładam, że tutaj jakby będziesz wiedzieć, o co chodzi, wrzucisz sobie te dane karty, ona się tutaj pojawi. I na końcu robisz akceptuję warunki korzystania z usług Google Ads i klikasz przycisk prześlij. No i to jest jakby też bardzo ważny element, ponieważ część osób klika przycisk prześlij, zamyka przeglądarkę, wychodzi, mówi, że wpięła kartę. Jak się później okazuje, ta karta wpięta nie jest. Bardzo często, a jak nie zawsze, nawet ostatnio, przychodzi weryfikacja wpięcia karty bankowej. Tu jest jakby wszystko zależne oczywiście od tego, w jaki sposób macie zweryfikowaną weryfikację w waszych bankach, w twoim banku. Jeżeli jest to weryfikacja przez aplikację mobilną, to dostaniesz prawdopodobnie weryfikację przez aplikację mobilną. Jeżeli jest to weryfikacja kodem SMS, to dostaniesz kod SMS. I jakby ten proces trzeba przejść i dopiero później strona nam się jakby załaduje na nowo i będziemy mieli wpiętą kartę bankową do konta Google Ads. To już wszystko. Bardzo Tobie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że pomogłem rozwiązać Twój problem. Jeżeli ten film się Tobie spodobał i chciałabyś oglądać częściej ciekawostki i nowości ze świata marketingu internetowego, to bardzo będę wdzięczny za zasubskrybowanie mojego kanału na YouTubie. Dzięki bardzo za uwagę i do zobaczenia.